Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania chociaż pewnie będziesz załować. Czytaliście może Króla Szczepana Twardocha? O mój Boże, jedna z najlepszych polskich książek ostatnich lat. Ale kto nie zna, temu profilaktycznie wytłumaczę, że autor opisuje tam, jak to żydowska mafia trzęsła międzywojenną Warszawą. Tylko czy to faktycznie tak było? Czy faktycznie najważniejszymi polskimi gangsterami tamtej epoki byli Żydzi? Czy może jednak wyznanie nie miało większego znaczenia? Jakie były powiązania między mafią a policją? i politykami, czy postaci z króla istniały naprawdę i ile ostrzeżeń dawała mafia, zanim zabiła niepokornego dłużnika. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. To co? Była ta żydowska mafia, czy nie? I tak i nie, bo z jednej strony nie było takiej zorganizowanej grupy przestępczej, do której nijak nie szło się dostać, jak się nie miało da plecka uciętego. Aczkolwiek byli wśród polskich bosów mafijnych, goście pochodzenia żydowskiego na czele z Judelem Dan Łokciem, który po jakimś czasie zmienił godność na Józef Łokietek. Kto to był? Bardzo wyrachowany, inteligentny i wykształcony koleś. To ostatnie za sprawą studiów, które odbył we Francji. Generalnie udał się tam, jak go z naszych ziem pogoniono za przynależność do bojowej organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej. W czasie studiów jednak zamiłowanie do uroczej hybrydy polityki i przemocy mu nie minęło i po powrocie do kraju, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rozpoczął swoją karierę. Najpierw na salonach. Karta polityczna żarła mu niesamowicie, bo u władzy był jego ukochany PPS, a więc i koledzy. A nic się w polityce tak nie liczy, jak właśnie koledzy. Przykład? Proszę bardzo. Łokietek szybko dostał poznajomości etacik w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a jako szef milicji partyjnej był też odpowiedzialny za zwalczanie bojówek komunistycznych i endeckich. Co więcej, w czasie przewrotu majowego dowodził batalionami robotniczymi, które wsparły Piłsudskiego. Nie ma się więc co dziwić, że wyrobił sobie niesamowicie potężne polityczne plecy, a w karierze na pewno nie przeszkodziło mu też to, że specjalnie udawał mniej inteligentnego niż był w rzeczywistości, żeby się go przełożeni nie obawiali. No co, mówiłem, że był wyrachowany. Wiedział, że jest kryty, to też pod koniec lat dwudziestych zaczął rozkręcać swój nielegalny biznes, zaczął szukać osiłków, którzy mogliby oferować usługi ochroniarskie na mafijnych zasadach. Czyli, krótko mówiąc, albo my Cię ochraniamy, albo nikt Cię nie ochroni przed nami. Tylko no dobra, skąd wziąć takich? Tęgich gości. To akurat okazało się bardzo proste, ponieważ nasz bohater od pewnego momentu był też szefem Związku Zawodowego Pracowników Transportu Rzecznego i to właśnie spośród tragarzy zaczął rekrutować do swojego gangu. Jednak nie zgarnął wszystkich. Ci tragarze, którzy nie chcieli się dzielić zyskami, skupili się w konkurencyjnym gangu i jak się pewnie dobrze domyślacie, to była tylko kwestia czasu, jak te dwie grupy nie zaczną się ze sobą naparzać. Łokietek nie mógł sobie pozwolić na przegraną w takich bitwach, w których czasem brało udział po kilkaset osób naraz. Zarówno kupcy, jak i niezdecydowani do końca, u kogo pracować tragarze, musieli go uważać za bosa. Bez względu na koszty. Będzie strzelane, panie szefie? Zobaczcie się. Takimi akcjami i politycznymi koneksjami wyrobił sobie bardzo mocną pozycję. Kasa od przerażonych ludzi zaczęła płynąć, a mafiozo nie wstydził się bogactwa. Chodził w najdroższych garniturach. Miał złotą biżuterię. A jak się gdzieś podpisywał, to tylko wiecznym piórem, też oczywiście złotym. Jak się z nim dobrze żyło. To wydawał się bardzo fajnym gościem. Hodował papuszki, był spokojny, był skory do pomocy, za mały procent. Gorzej jak popił, bo po pijaku odwalało mu zawsze, ale kiedy łokietek zdał sobie sprawę, że jest praktycznie nietykalny, to zaczął jechać na grubo. Judel po kielichu uwielbiał strzelać w knajpie z gnata albo z dwóch naraz, na przykład do żyrandoli, ale każdy wiedział, że w razie czego nie będzie miał żadnych oporów psychicznych, żeby celować i strzelać do ludzi. To też jak podpity łokietek wchodził do knajpy, to wszyscy profilaktycznie stawali na baczność, a orkiestra od razu zaczynała grać jego ulubioną pierwszą brygadę. I można było usiąść dopiero, jak piosenka się skończy. A jak ktoś nie wstał, to łokietek podchodził i walił go w mordę. A jego kompanii kontynuowali potem, że tak powiem, brutalne dzieło i bili typa do momentu, jak nieprzytomnego zabrała go karetka. A co na to policja? Łokietek był zbyt potężny, żeby policja miała w ogóle czelność podnosić na niego pałę. Raz na przykład jak strzelał nawalony w knajpie i groził, że zabije każdego, kto wejdzie, to policjanci po prostu pokornie nie weszli. Ale innym razem zdarzyła się sytuacja, jak policjanci byli albo nieświadomi, do kogo wybierają się na akcję, albo jacyś młodzi, niedoświadczeni w każdym razie przyjechali na interwencję właśnie do podpitego łokietka, który jednak miał tego wieczora jakiś wyjątkowo dobry humor, ponieważ kazał policjantom tylko stanąć na baczność i, że tak zacytuję, wypierdalać, co oczywiście policjanci uczynili. W pewnym momencie uznano jednak na górze, że, no dobra, Łokietek może sobie walić znajomych po mordzie, ile mu się podoba, haracze też już niech zbiera, ale nie może tak otwarcie drwić z policji. Trzeba typa utemperować, ale tak tylko trochę, bo ma zbyt poważnych znajomych w polityce. To też Łokietek, który miał na koncie setki przestępstw, został skazany na rok. Wyszedł po pół i dalej zajmował się prowadzeniem gangu, ale już dyskretniej to też koledzy się go za bardzo nie czepiali. Niezły gość, co? Jak najbardziej, ale to i tak: nikt przy największym bosie wśród warszawskich międzywojennych mafiozów. Przy gościu, który stał się bezpośrednią inspiracją dla Szczepana Twardocha. W książce królem miasta był Żyd kum kaplica, a tak na serio królem miasta był Polak, Łukasz Siemiątkowski, który miał ksywę Tata Tasiemka, bo był tatą dla swoich gangsterów, a wcześniej pracował w fabryce w wstążek. W każdym razie, podobnie jak znany nam już Łokietek, Tasiemka również udzielał się w organizacji bojowej PPS-u, ale również szpiegował Niemców dla Legionów Piłsudskiego i mało brakło i przypłaciłby to życiem, bo Niemcy go złapali i mieli już za parę dni rozstrzelać, ale w międzyczasie przerżnęli wojnę. Kaplica ech, Siemiątkowski przeżył, a partia nie zapomniała. Tym bardziej, że przysłużył się jej też na inne sposoby. Czy chodzi o to, że w czasie wojny z bolszewikami współpracował ze sztabem? Pomagał zgarniać rekrutów? Też jednak zdecydowanie bardziej o to, że zapewniał partii pieniądze na funkcjonowanie. Skąd? Na wszelki wypadek nikt nie dopytywał, ale raczej każdy się domyślał, że nie była to uczciwa praca. Tata Tasiemka założył bowiem gang, który szybko stał się postrachem woli i powązek. Największe interesy robił na Kercelaku, czyli największym targowisku przedwojennej Warszawy. To był taki ówczesny stadion dziesięciolecia. Wszystko można było tam kupić, a co za tym idzie, było tam naprawdę wielu kupców, z których każdy był opodatkowany odpowiednio przez mafię Tasiemki. O co chodzi? Oto, że Tasiemce i jego mafii trzeba było odpalać część miesięcznego zysku. Jak dużą? To zależy ile kto zarabiał. Tasiemka nie był głupi i wiedział, że nie można od kupca wymagać więcej niż jego miesięczny zarobek, no bo takiej krowy zbyt długo się nie podoi. Ważne, żeby każdy ten swój procent wpłacał regularnie, bo jak nie. No to właśnie, co wtedy? Mafia uczciwie, znaczy uczciwie, mafia ostrzegała, ale nie bezboleśnie i nie bez końca. Najpierw do zbuntowanego handlarza przychodziła taka ekipa windykacyjna i pokazywała pistolet, żeby wyraźnie zaznaczyć, że... Już żarty się skończyły. Naprawdę nie warto kozaczyć. Zdecydowanie lepiej dla wszystkich będzie, jak pan handlarz zapłaci. Niektórzy dawali sobie już wtedy spokój z kozaczeniem, aczkolwiek byli tacy, którzy płacić nadal nie chcieli. Wtedy następowało pierwsze ostrzeżenie, czyli pobicie, ale nie jakieś poważne, takie na parę dni pobytu w szpitalu, żeby jasny przekaz poszedł. Jednak niektórzy nadal nie chcieli płacić po czymś takim, i wtedy było drugie ostrzeżenie. W postaci obcięcia handlarzowi uszu i pobicia rodziny, bo mafia już od dawna wiedziała, gdzie gość mieszka. Niektórzy nadal jednak nie chcieli płacić i co wtedy? Kolejnego ostrzeżenia nie było. Takiego kupca zabijano. Raczej tego tłumaczyć nie muszę, ale profilaktycznie niech będzie. Tata Tasiemka nie działał sam. Miał całą ekipę, która dbała o to, żeby pieniądze spływały. Jego prawą ręką był pantaleon Karpiński. Ten gość istniał naprawdę i tutaj pan Twardoch nic sobie nie wymyślił. Może z wyjątkiem pewnego charakterystycznego elementu wyglądu tego bohatera, ale nie będę robił spoilerów. W każdym razie odpowiadał on za zbrojne ramię mafii i jak przychodziło do ostateczności, to był naprawdę brutalny. Bardzo też dbał o swój. Wizerunek twardziela na Kercelaku. Co na przykład zrobił? Kiedy usłyszał, że jakiś kupiec rozpowiada, że on się Karpińskiego nie boi, to się do niego pofatygował, po czym oświadczył mu, że go zabije. Chyba, że przestanie już opowiadać takie głupoty, no bo przecież on jest twardzielem i chyba nie miał co do tego wątpliwości. No i jeszcze w ramach pojednania niech mu zapłaci za obiad. Przerażony kupiec powiedział, że oczywiście jasne, nie ma problemu, panie Karpiński. Po czym dostał rachunek na 500 zł. Czy to dużo? Średnio dniówka młynarza w tamtym okresie wynosiła jakieś 14 zł, więc odpowiedzcie sobie sami. Innym ważnym elementem mafii tasiemki był Judek Steinwurf. Żyd? Ano Żyd, ale prawda taka, że dla Tasiemki nie miało znaczenia, czy ktoś był Żydem, katolikiem, prawosławnym, pracownik miał być skuteczny. Tasiemka miał prostą zasadę. Boga nie ma. My jesteśmy. A co z policją? Podobnie jak w przypadku znanego nam już dobrze Łokietka. Tasiemka miał bardzo potężnych kolegów u władzy i wielu policjantów w kieszeni. A jak ktoś nie wierzy, no to może parę przykładów. Pewnej nocy chłopaki z gangu Taty Tasiemki wpadli na targ, żeby obrobić stragan jednego z kupców, który nie chciał płacić. Zauważył to dozorca i wezwał policjanta, który to stróż prawa. Przekopał biednego ciecia razem z chłopakami z gangu tasiemki, jeszcze przy okazji krzycząc, bijąc go, że tak kończy każdy, kto nie słucha taty tasiemki. Ale to nie wszystko. Bo inny kupiec był z kolei świadkiem morderstwa i postanowił poszukać policjanta, żeby go o tym poinformować. Stróża prawa znalazł w knajpie. Przy stoliku z chłopakami tasiemki. A jakże? Stróż prawa powiedział, że jeżeli kupiec ma ochotę jeszcze w życiu jakieś interesy prowadzić, to może niech się nie wpierdziela w nie swoje sprawy. No ale okej, okay, bo może zdarzali się tacy, którzy byli mniej umoczeni, prawda? No prawda. I co wtedy? Sprawy były bardzo szybko umarzane przez kolegów u władzy. Zresztą o jakim my tu w ogóle karaniu mówimy, jak tata tasiemka przez pewien czas był radnym? Nowa Fucha nie przeszkadzała mu absolutnie w zarządzaniu swoim królestwem. Na samym targowisku osobiście bywał rzadko. Większość rozkazów wydawał ze swojej ulubionej knajpy, która też przy okazji robiła za nieoficjalny sąd. Bo jak się działo coś na mieście, np. Na byli skłóceni chłopcy w jego ekipie albo jacyś skłóceni kupcy, to wzywał ich do siebie. I oświadczał, jak spór ma się zakończyć, po czym kasował od każdej strony prowizję za dobrą radę. No ale dobra, jak tak siedział po tych knajpach, to chyba płacił duże rachunki, prawda? No musiał coś jeść, musiał coś pić. No absolutnie nie. Siemiątkowski nigdy nie płacił w knajpach i żaden właściciel restauracji nie miał mu nawet czelności tego wypomnieć. Tata Tasiemka bardzo cenił sobie dywersyfikację dochodów, czyli innymi słowy branie kasy z różnych miejsc. A zatem po pewnym czasie położył też łapę na hazardzie i dziwkach. Jeśli chodzi o to drugie, to nawet dosłownie, ale o tym za moment. Zajmijmy się jeszcze tym hazardem. Na czym to polegało? Na tym, że jak ktoś w jego rejonie wygrał w ruletkę, oczko, trzy karty itd., no to jak chciał mieć wszystkie zęby, to musiał częścią wygranej podzielić się z mafią. A jak wyglądała ta kontrola seks biznesu? Na pozór żadna filozofia, nieważne czy freelancerka, czy zorganizowany burdel, trzeba się było dochodami podzielić z gangsterami, ale to nie wszystko, bo mafijna elita, w tym oczywiście tata tasiemka, miała specjalny przywilej, tak zwane prawo pierwszej nocy, czyli mogli sobie skorzystać z usług prostytutki, zanim ta stanie się dostępna dla takich tam zwykłych klientów. Z czasem jednak mafii przestało wystarczać branie procentu od utargu burdeli. Mafia założyła swoje własne domy publiczne. Czy w takim razie sytuacja była beznadziejna, czy nie było szans na sprawiedliwość? Ta przyszła dość niespodziewanie ze strony mediów, bo w pewnym momencie gazety zaczęły się rozpisywać o bezkarnym bandycie i jego mafii. Oczywiście nikt nie zaczął wtedy bezpośrednio podskakiwać do Tasiemki, ale opinia publiczna robiła się coraz bardziej wściekła. Ludzie zaczęli zadawać bardzo nieprzyjemne dla władzy pytania w stylu Czemu tak jest? Czemu władza nic nie robi? Może jak nic nie robi, to znaczy, że sobie nie radzi, a jak sobie nie radzi, to może ktoś inny powinien nami rządzić. A na coś takiego politycy nie mogli sobie pozwolić. Kolego, kto rządzi Polską? Polską rządzą stare pryki. Pewnego dnia gruchnęła informacja, że aresztowano mafijną bandę, w tym jej lidera Tatę Tasiemkę, u którego znaleziono mnóstwo broni. Generalnie aresztowano kilkaset osób. Od elity, po zwykłych złodziei i alfonsów. W każdym razie widzicie, jak wielka była to ekipa. I o ile z tymi płotkami nikt się raczej nie planował pieścić, bo dla świętego spokoju trzeba było przecież kogoś ukarać. Tak tata Tasiemka dobrze wiedział, że jego koledzy u koryta na których miał pewnie sporo haków, raczej nie pozwolą zrobić mu krzywdy, bo sami za dużo mogliby stracić. Miał rację, aczkolwiek był krótki moment, kiedy wszyscy umoczeni pobledli ze strachu. Bo zamieszani w mafię byli przekonani, że zastraszeni ludzie nie będą zeznawać, będą się bali, i w związku z tym ukręci się sprawie łeb z braku dowodów, tak jak to było w przypadku Ala Capone. A tu niespodzianka: 150 osób postanowiło zeznawać, i już nie można było udawać, że sprawy nie ma i że Tasiemka jest bez winy. Jednak politycy, jak już wiecie, za dużo mogli stracić, toteż sędziowie bardzo ładnie się postarali, żeby bos mafijny został skazany tylko za te przestępstwa, z którymi politycy nie mieli nic wspólnego. Jednak nie można było go za bardzo ukarać, bo jeszcze by jakiegoś polityka wydał, a tego przecież nikt by nie chciał. Toteż za 44 udowodnione przestępstwa tata Tasiemka dostał 6 lat. Wyszedł po dwóch. Jak zatem widzicie, może i nie było w międzywojennej Warszawie czegoś tak spójnego jak żydowska mafia opisana przez Szczepana Twardocha w królu. Niemniej jednak mafia współtworzona przez Żydów, Polaków, prawosławnych, bandytów, policjantów i polityków istniała jak najbardziej. To wszystko tworzyło bardzo specyficzny klimat, który możecie teraz poczuć, czytając książkę. Też ale Kanal Plus zrobił niesamowitą ekranizację króla Szczepana Twardocha. Spotkacie się w tym serialu nie tylko z fabułą, z takim zwrotem akcji, że aż się złapiecie za głowy. Co jeszcze tam zobaczycie? Wyborne zdjęcia i usłyszycie też ekstra muzykę. No kipis tego wszystkiego, klimat międzywojnia niesamowicie, aczkolwiek co ja wam będę opisywał, jak możecie zobaczyć sami. Król w reżyserii Jana Matuszyńskiego debiutuje już 6 listopada na kanale Kanal Plus Premium. Ale jako, że mamy XXI wiek, to możecie też obczaić go sobie w necie dzięki usłudze Kanal Plus Telewizja przez internet. No i są też apki na telewizor, na telefon. Generalnie chodzi o to, że możecie oglądać Kanal Plus, gdzie i jak Wam się żywnie podoba. My, ich wersję króla naprawdę mocno Wam polecamy. Link do oglądania online znajdziecie w opisie naszego filmu, a my widzimy się niedługo.